Uwaga, frajerzy i łobuzy z Trum College'u! Patrzycie na buntowniczkę o imieniu Marta. Zrujnuję waszą reputację. Zrobi wam terapię elektrowstrząsami. O, wow! Nara, frajerzy. I rządy terroru na tym się nie kończą. Proszę bardzo. A masz! Co tu się stało? Atak na dyrektora jest kompletnie szalony. Och, nieważne. Wow, Marta jest taka twarda. Chciałabym się z nią przyjaźnić. Jesteśmy na przerwie. I każdy uczeń robi swoje. Co piszesz? Nic. Ej, daj mi zobaczyć. Nie, proszę, nie dotykaj. To moje. Serca? Masz 5 lat? Adam, oddaj to! Co powiesz na to? Au, co to było? Chwileczkę. Nie puszczę tego płazem. Dorwę cię. O, jeszcze nie skończyłam z kujonem. Co tu mamy? O, ale wstyd dla ciebie. Tak jest znacznie lepiej. Cóż, to za dużo nawet dla takiego łobuza jak Adam. Rzuciłeś we mnie zeszytem? To był wypadek, przysięgam. Pożałujesz. Tak jest lepiej. Idź odpocząć. Och, amatorzy. Jesteś taka fajna. Zaprzyjaźnisz się ze mną? Nawet o tym nie myśl. Ale April jest zdeterminowana. Od teraz Marta jest jej najlepszą przyjaciółką. Ale sama Marta tego nawet nie wie. Marta i April są teraz najlepszymi przyjaciółkami na zawsze. Obrzydliwe. Hej wy, na co się patrzycie? Zróbcie miejsce. Wygląda na to, że Adam nie jest z tego zadowolony. April też nie. Dlaczego mnie ignoruje? Marta rozwiąże ten problem. Podejdź do przodu. Akurat tego mi brakowało. No dobra. Hello? Masz minutę na odpowiedź. April, nie podpowiadaj jej. Ale znam właściwą odpowiedź. Mam pomysł. Tekturowe radio nigdy mnie nie zawiodło. Łap, pomogę ci. No dobra, za dobrą ocenę warto. Tak, okej. Dzięki za pomoc. Dobrze, czas minął? Wow, Marta, jesteś pełna niespodzianek. Naprawdę się przygotowałaś. Wygląda na to, że Marta zmieniła zdanie. Hej ty, to moje miejsce. Dobra, dam ci szansę zostać moją przyjaciółką. Raz, dwa, trzy, cztery. O, jest pan Alex. Dobra klasa, dzisiaj gramy w dwa ognie. Zostawcie to mnie. Więc kto pierwszy? O nie, ratujcie się! Nic jej nie powstrzyma. Pospiesz się, musimy dostać się do wyjścia. Gdzie się wybieracie? Ała, zostaw mnie tutaj, Dennis. Nie, nie zostawię cię, stary. Co my tu robimy? A masz. A, to nie było sprawiedliwe. Hej wszystkim. Ups, zajmę tylko chwilkę. Tak, tym biedakom nieźle się oberwało. Poskarżę się dyrektorowi. Gotowa na dwa ognie. Wow, spójrzcie na tę obronę. To cię nie uratuje. Zobaczymy. Ha, nie trafiłaś. Ach tak? Sam się prosiłeś. O, moje sznurowadła się rozwiązały. Nie. No, co chodzi? To tylko gra. Prankowanie nauczyciela to ulubione hobby Marty. Tak, wspaniale. O-o, panie psorze, to nie byłam ja. Dobrze, dobrze, co tam ukrywasz? Marta, znowu to robisz? Wytrzyj to natychmiast. I żadnych ale, młoda damo. Co tu robisz? Zmywam marker permanentny. Ale to nie działa.
szkoda. Nie martw się, coś wymyślę. April ma właściwe lekarstwo. Mentos i cola zdziałają cuda. Trzeba tylko pamiętać o właściwych proporcjach. Zobaczmy. Dodajmy trochę cukierków. Fantastycznie! Jesteś geniuszem! I ławka jest czysta w mgnieniu oka. Dobra robota, kochana. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Panie psorze, co tu się dzieje? Nie mogę w to uwierzyć. Jak to możliwe? Nie wiem. O, Marta, jesteś na czas. Pora obiadowa. What? Myślę, że to zatrzymam. Co jest dzisiaj w menu? Świeże wypieki i ciasta. Super, kocham to. Ja też. Przepraszam, musiałam zostać na teście. Wybacz, wszystko nam się skończyło. Jej najlepsza psiapsi przybywa na ratunek. Nie martw się, przyniosę ci żarcie. Zamknij oczy i policz do 10. Cześć, możesz patrzeć. Smacznego. Niech ktoś nam pomoże. Ale Marta, dlaczego? Tak mi dziękujesz? Przepraszam za niedogodności. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Wybacz, Dennis. Oto zabawna naklejka. Wow, dzięki, April. To jest takie słodkie. Adam, musisz być głodny. Pewnie, że tak. Miam, miam! Kocham ciastka! Widzisz, zawsze można wszystko naprawić. Matki natury nie oszukasz. Hej, o nie, jest zajęte. To strasznie kiepski moment. Zaraz, to kolejka? Hej, otwierać! O nie, poważnie? Och, co za pech! Hej, skarbie, co jest nie tak? Ktoś jest tam zamknięty i nie chce wyjść. Zajmę się tym. Otwieraj, kimkolwiek jesteś. Nie chcesz? Dobra, sam się prosisz. Czy to na pewno był dobry pomysł? Na pewno. Daj mi chwilę. No to ruszamy. Bingo! Panie Alex? Dobrze, zabawne. Musimy to wrzucić na Insta. Wynoście się stąd, ale już. Biegnij, April, zanim nas złapie. Stać! Prezentacja wystawy pod tytułem Pan Alex na przerwie. Wow, ale jaja. No, to przezabawne. O nie, to na pewno sprawka Marty. Chociaż w sumie to było naprawdę śmieszne. No dobrze, dobrze. A co ty tutaj robisz? Więc to twoja sprawka? Oddawaj. Hej. Dzisiaj są urodziny kujona Denisa. I zaprosił swoich najbliższych przyjaciół. Nawet pan Alex wpadł z wizytą. Dzięki, że ze mną przyszłaś. Jestem pewna, że Denis się ucieszy. Albo i nie. Dzięki za prezent, Marta. Dalej, otwórz to. Tak, otwórz. Nie wstydź się. Pokochasz to. Niespodzianka. Oto twoje nowe dziecko. Ona nie gryzie. A, jaszczurka. Zabierzcie to ode mnie. Dlaczego to robisz, Marta? Wielkie mi co. Nie ma poczucia humoru. Dalej, zjedzmy tort. Potrzymaj. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Denis! Yeah! Pierwszy kawałek dla solenizanta. Proszę. Co ty zrobiłaś? Zepsułaś całą imprezę. Dlaczego ja cię zaprosiłam? Marta, nie możesz tak traktować swoich przyjaciół. No ale o co chodzi? Czyż jest śmiesznie? Och, wygląda na to, że ktoś postanowił wszystko zepsuć. Wszystkiego najlepszego, nieudaczniku. O, czy to akwarium? Stój! Rozejrzyj się, co zrobiłaś? Powinnaś się bardzo wstydzić za swoje zachowanie. W głębi duszy Marta po prostu chce się zakochać. Co? Kujon Denis? Ach, moja sympatia. Ej, szpiegujesz mnie? Spadaj stąd. Teraz widzę. Kochana, pomogę ci zdobyć jego serce. O, przyprawia mnie o mdłości.
Najpierw wybierzmy fantazyjną sukienkę. Co o tym myślisz? W sumie to ja nie noszę sukienek. I oczywiście nie zapomnij o ładnych butach. Fryzura powinna być romantyczna i lekka. Zdejmij bandanę. Okej, dodajmy rumieńce. Och, jak ładnie. Musisz ładnie chodzić. O, gdzie idziesz? Trzymaj plecy proste. I uśmiech. Świetnie ci idzie. Nadeszła wiekopomna chwila. Chodź, Marta. Nie wstydź się. Tak jak ćwiczyłyśmy. Uwaga wszyscy. Poznajcie nową, uroczą wersję Marty. Wow, jesteś taka piękna. Niech mnie ktoś uszczypnie. Udało się. Już mnie tu nie ma. Denis, pójdziesz ze mną na bal? Oczywiście, z przyjemnością. Marta, zawsze wiedziałam, że jesteś słodką dziewczyną. Ach, uwielbiam szczęśliwe zakończenia.